Jeżeli mówimy o wzornictwie, to na pewno potrzebne jest wyczucie formy, piękna, ale przede wszystkim wrażliwość, duża wrażliwość, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, czyli zauważenie człowieka, empatia w stosunku do ludzi, do świata, tak? Najważniejsze we wzornictwie jest to, aby zrozumieć potrzeby użytkownika, czyli człowiek jest najważniejszy. Forma jest bardzo ważna we wzornictwie, ale forma to nie wszystko. Forma oczywiście decyduje o tym, że człowiek ma lepsze samopoczucie, lepiej się czuje, obcując z danym przedmiotem. Oczywiście detal jest bardzo ważny, wykończenie wyrobu. Wzornictwo jest to kierunek przede wszystkim dla ludzi otwartych, jakby ciekawych świata, którzy chcą coś zmienić, coś poprawić, tak? Szukają czegoś, chcą kreować naszą przyszłą rzeczywistość. Bo tak naprawdę to my właśnie, wzornicy, pomagamy w tym, czym będzie ten świat za kilka lat. Specjalistą od wzornictwa człowiek się nie rodzi. Jakby wzornictwo jest dziedziną typowo projektową. Jest tak duże zapotrzebowanie na rynku właśnie na projektantów, tak, którzy pomogą jakby tworzyć nowe, lepsze produkty.